Spotkanie w Strzelnicy rozpoczęło się uroczystym wprowadzeniem sztandaru oraz odśpiewaniem hymnu Kurkowego Bractwa Strzeleckiego. Następnie przyszedł czas na tradycyjne strzelanie królewskie. Stawka jest bardzo wysoka. Kto odda strzał, po którym spadnie kur, zostaje nowym królem kurkowym. Temu strzelaniu zawsze towarzyszy miłe przesłanie, tak? Ustępuje były król, zyskuje miano nowego króla, nowy członek bractwa. No to jest zawsze święto, tak? Panowanie króla na cały rok. To nie tylko tytuł, ale też pewne obowiązki, pewne kryteria. No i to miła atmosfera. W tym roku kur był wyjątkowo uparty i trzymał się bardzo mocno. Udało się go strącić dopiero w 10. kolejce strzeleckiej, a dzieła tego dokonała Hanna Kotłowska, która królem została po raz pierwszy. Emocji jest to niemiara, nie spodziewałam się, ponieważ każdy strzela z tym zamiarem, żeby królem zostać. Jest mi niezmiernie miło, że zostałam królem Bractwa Kurkowego w Kościerzynie. Będzie się to z pewnością wiązało z wieloma obowiązkami, ale będę się starała sprostać zadaniom i godnie reprezentować nasze bractwo na zewnątrz, ponieważ taka jest idea bractwa, współpraca z innymi bractwami. Tym samym z tytułem króla musiała pożegnać się Aldona Sochaczewska-Sambor, ale obie panie czeka teraz ważne wspólne zadanie. W tej chwili już trzeci raz się żegnam i życzę następnemu królowi, żeby dobrze mu się panowało i żeby miał za co panować. I wiem, że panie teraz będą miały wspólny obowiązek, prawda? Tak. Razem z Hanią musimy wyprawić, chcemy wyprawić kolejny bal kurkowy. Podczas królewskiego strzelania wyłaniany jest nie tylko nowy król, ale też jego rycerze. W ciągu najbliższego roku będą nimi Adam Łabuda i Hanna Niezgoda. W spotkaniu w Strzelnicy towarzyszył poczęstunek, a honorowym gościem był kapelan bractwa ksiądz prałat Marian Szczepiński.